Siemanko, z tej strony Szpila, dzisiaj dzień ze mną. Lecimy sobie właśnie na ostatni sparring do Mameda, a potem wizyta w hodowli American Bully. Jedziemy zobaczyć, czy czasem nowego członka do domu nie wprowadzimy. No i potem co? I potem do domu wreszcie po tygodniu czasu nieobecności z Cycusiem, z Misiuncią i do roboty. Ostatnia prosta, ostatni miesiąc. Mariusz. Siema. Czemu chrapiesz? Ty, ja dzisiaj chrapałem tak, kurde, że ten, tak? Że żona do mnie uciekła z łóżka. Ej, widziałeś? Walkę? Ale jaja, co? Czemu jaja? W sensie, że tak, kurde, ładnie to fajnie to zrobił, co? Pierwszą, jak na początku. Ale to nie tym na początku. A myślałem, że tym, bo widziałem na skrótach, że to łokieć był. To nie wiem. To było... Bum. No łokieć, no, o tym mówię. A tak? No jak, no co ty? Ojejku! Ojejku! Chodź! 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 Możesz mi później wysłać, bo powiem, że mam takiego tyta drugiego. Ja teraz będę robił to, co tygryski lubią najbardziej, czyli kibelek przed treningiem. Widzimy się za chwilę? No, troszkę dłuższą chwilę. Wiem. Nic z tym takiego ciekawego nie ma. A on się znęca jeszcze, twojecie. Nie przesadza trochę z siłą? Czasem przesadza. Przesadzi trochę. Dlatego roluje drugi. Bo się mści później. Czas, krótki czas, góra. Odpoczywaj wszystko.
Niech tam. Dobrze. Dobrze jest? Nie znałem ci się nawet. Nie, ja się nie czuję tu zmęczony, ale... Mówiłem, że już a tego chcę, wiesz o tym, na stoli, co mi zjadać swój lewy i tłumaczę, że by czas nie, a teraz wiesz, niepotrzebnie, biłem cię wagi tym. No, ale to akurat chyba nie dostałem, właśnie prawego dostałem, ty nie, ty nie. Nie, lewy nie, ja tutaj już no, bo to widziałem na czuć, ja sobie kupiłem mój żart. Meldujemy grupa Mariusz. Grupa Mariusz w środku. Chycki, Gandyk, trener Rogala, trener Kostka. Wszystko musi być zameldowane. Tego nie puszczam. Początki są zawsze trudne. Troszkę taki wiesz, jak to się nazywa? Jeszcze zmęczony po tygodniu, całe takie nogi miałem. Ciężkie. Tutaj widzę, dużo widzę teraz, to jest najważniejsze. I nogi, i te. Widziałeś, jak nogami leciało? Bardzo dobrze, widziałem. Wszystko nagrane. Zobaczysz, jak fajnie będzie w hodowli. Tyle piesków pięknych. Marzenie. Mieć tyle, ale stara by mnie wyrzuciła z domu, nie? Jakby tyle ich było. Jak ja jeździłem na wakacje na przykład. Zostawiałem go w domu, Kostuś zawsze przychodził po niego, to się zapytają w góry z nimi pierwszy, nie? Tak. To jest, wiesz, to jest, kurczę, on jak widzi tylko Kostkę, tak się cieszy, bo wie, że zawsze pobiegają, tylko jak ja tu zmęczony. Że aktywnie. Aktywnie, a pies, najszczęśliwszy pies to nie ten, co ma jedzenie, co ma ciepło, tylko ten, co właśnie spędza, przede wszystkim ma te wszystkie rzeczy i spędza aktywnie czas, bo to jest najważniejsze dla piesa. Tak jak ty byś miał wszystko, ale siedziałbyś w domu cały czas, prawda? Co by ci dodało? Nic. Dwa razy mu nie trzeba było mówić, żeby czy idzie biegać. A jak od razu. Się popytasz, czy idziesz biegać, on zobaczysz. Bo chłopie szczeka, od razu, gotowy. Siemanko, jesteśmy właśnie po treningu. Idziemy sobie zjeść obiadek z Mamedem. I powrót do domu. Pumciu, co będziesz jadł? Pumciu, co będzie jadł? Pumciu. Tak, warzywa, tak, warzywka, no. Jak pani może jakąś wodę, z wodę dla pieska przynieść, to by było. Oczywiście, że przejdzie. I przeszło. Teraz też trzeba, wiesz, że trzeba trochę na dół na jakąś, nie? Tak, nie wiem, może pani położyć. Strasznie agresywny. No niech pani położy to miseczkę. Nie, niech pani miseczkę położy tutaj. O. Ojej, dziadu jest po Mosiu. Wiadro chyba dla ciebie, nie dla psa, nie? On jest moje, to jest moje dziecko, wie pani? Ja też mam takie dziecko. No, strasznie go kocham. Proszę, może pani przynieść wiadro dla niego? O, sushi to jest. Kochasz? Nie, no stary. Kochasz tatusia? Dobra. Czyli wiesz, co to jest? Wiadomo, też. Kochasz? O! Nagle kocha. Nie, no dobra, to wiesz gdzie ja idę? Na spacerek. Nie, pszony gnoju. Na chlebo. Dzięki. Ja powiedziałem, każdy niech się bawi jak chce. Tak. Jak to było z tymi telefonami do Mameda? Ach, troszkę to takie... No, trzeba się z tym pogodzić. Uświadomili mnie. Tak samo mam też takie nieświadome. I zawsze jak rozmawiamy z kimś, rozmawiam przez telefon i na przykład Kostów jest ze mną praktycznie 24 na dobę. No dobra, śpi w innym pokoju, ale trenujemy, jest ze mną cały czas. No i ja tak nieświadomie mówię, coś opowiadam historię, mówię, prawda Kostuś? I Kostuś tak kiwa zawsze głową, to tak śmiesznie wygląda. Prawda jest ona jedna. On może sobie opowiadać różne rzeczy. A ja prawdę już powiedziałem, więc ja nie będę się powtarzał. On znalazł sobie dobrego przyjaciela, starego... Słuchacza. Słuchacza. Kostka. Kostka zawsze posłuchał. Zawsze przyjmie informacje, czy ona jest dobra, czy ona zła, on wysłucha. Nie, słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim to znaleźć sobie dobrego rozmówcę, słuchacza,
Kogo dalej? Rozmówcę i słuchacza. Rozmówcę tylko... i słuchacza. Rozmówcę już jest. To ty. Ale, no tak. I słuchacz też. Kostka. Pół godziny rozmowy daje powiedzieć 2 minuty. To już... Nie, nie, było bardzo długo. Słuchałem, ale faktycznie jak coś sobie przypomniałem, to od razu próbowałem powiedzieć. Ale spokojnie. Ale dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję. Ja dziękuję i powiedz trenerowi, że jest kozakiem. Mówię o trenerze Szymonie? Szymon, Wojewski. Kozak. Co? Nie Szymon. 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 Szymon Wąkowski. No. Ja nie wiem. No. Nie Wojewski. Leć, dobra. Dobra. Hop, Puma, chodź, hop, hop. Kuchowa, brawo, Kubusiu. Brawo, kochany, daj buzi tatusiowi. A kochasz tatusia? Kochasz? Kochasz tatusia? Ręco. Dobra, lecimy. Dobra, chodź. Wracamy właśnie z Olsztyna. Tydzień fajnych przygotowań, ciekawych treningów z trenerami od właśnie zapasów, jiu-jitsu. Do tego miałem możliwość sparowania z Mamedem, z jego kolegami. Naprawdę cenna nauka i wiele spostrzeżeń na choćby nawet na kolejny pojedynek. Do tego muszę powiedzieć, że sparing z Mamedem to zawsze trzeba być czujnym, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jest mega inteligentny w ringu, w klatce. I fajnie popatrzeć też na takiego zawodnika, będąc w nim w ringu. Walka z Mariuszem jest wyzwaniem sportowym, kolejnym etapem w mojej karierze. Nie jest to żadna personalna sprawa, jest to tylko i wyłącznie czysty sportowy pojedynek i wyzwanie dla mnie. A wiadomo, że gdzieś tam w sercu bolało to, jak zakończyła się walka z Michałem, ale to jest tylko i wyłącznie sport. Na tym się skupiam. Bumciu malutki siabada, bumciu malutki siabada. Nauczyłem się po swoim przykładzie, że nie wybiegamy za daleko, bo jak przysłowie brzmi, myślał kogo do niedzieli, a w sobotę łeb udzieli. Także już chyba z tego wyrosłem. W ogóle nie ma dla mnie teraz Arka jako przeciwnik, tylko wiem, że walczę na tej samej gali. W ten dzień też mało rodziny, samo kibicuję. I tylko to się dla mnie liczy. Liczy się teraz Mariusz, nikt inny. No miłość do psów miałem od zawsze. Miałem 14 lat, kiedy byłem jednym z pierwszych posiadaczy pitbulli w Polsce. To były takie jeszcze pseudohodowle, ale miałem pitbulla Pakusia. On odszedł, co prawda, jak miał 14 lat swoje. No i nie kocham, zawsze chciałem mieć. A moim marzeniem było mieć takiego pitbulla XL-a, właśnie jakim jest Pumba. To jest American Bull XL. To właśnie psy, które ważą około 52-54, ważą też do 65, ale to są już, wiesz, nie takie sportowe psy jak mój, nie? No i oczywiście, że chciałbym mieć, stąd teraz też jedziemy zobaczyć do hodowli American Bulli właśnie, do Moniki. I to też było, bardzo bym chciał, no ale moja stara jak zawsze nudzi i marudzi, bo są dwa. A ja bym chciał mieć docelowo tak 6, 7, 8 takich wielkich pumbusiów. Siema, dojechaliśmy do hodowli Dark Soul Bullies. Mega się jaram, tyle tych piesków, zobacz jakie to już piękne. Jakaś masakra, ojeju, jakie tu są piękności, chodź tu. Chodź tu! Ja... To rok dopiero skończył. Sześć! A który jest taki, ale ty... No. Ojejku! Ej, poczekaj, patrz co się dzieje. O, jakie piękności! Ojeju, co to jest za piękne? Co to za pięknota jest? Co to za pięknota? Nie no, on jest piękny. Jaki piękny. Ojeju, ale jest byczek. Który jest twoim takim... Vincent. O, ty masz taką piękną buzię, a on młody chyba, nie? O, co ty gadasz, że on ma 8 miesięcy? Ten drugi jego brata 8 ma też tutaj. Zostań ten pumbuj? Nie! O Boziu, jest ją! Ajej.
Ładne, co? Ej, ale ten jest przepiękny, co? Ten Merl jest przepiękny, co? No oni mówią o kolorze, że jest przepiękny. Ja chciałbym wszystkie wziąć, wiesz? No dzięki bym to wziął. Chyba taką samą jedla, bo większą jedla. No, no tak jest. Panowie, a duży jest, nie? Ojeju, Bumciu! Ojeju, jeju, jak kocha Bumciu! Ojeju! Chodź, Bumba, chodź, Bumba! Ojeju, 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 ojeju! Bumusiu! Chodź, ojeju, 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 ojeju! Bumusiu, co się dzieje? Kochany, ojeju, Bumbusiu, ale są piękne, ale są piękne. Nie pamiętam tego incydentu, a tyle dzieci. Co się Bumbusiu dzieje, Bumbusiu. Ale ten jest przepiękny, powiem ci. Jest piękny, myślisz, że będzie duży? Oj, Artur będzie. Ale opowiedziane, że... Nie, dobrze tu wiesz. Jest Pumba, jest. Ale ty tu też. Nie no, obydwa jak wiesz, jak żywe. A bo akurat jesteśmy z KSW też, wiesz, jesteśmy też z KSW, kręcimy. Bo oni akurat, patrz tu. Pasujecie do siebie, Artur. Ja wiem, tylko ciekawe, co by na to Kamila. Ojeju, Bumciu! Dzisiaj mamy takiego na ręce, na pewno, że zaraz inaczej rozmawiamy. Kamcia, bierzemy? Patrz, jaki ładny, Ferdynand. Ferdynand Magellan. Niepowtarzalny, jeden, jedyny. Co ty, kaos? Co się dzieje? Co się dzieje? No dobra, wczoraj. Ja zamknęłam tamto. A gdzie się dekcynekuje? O, jakie ładne. Patrz, jakie ładne. A Madzia płaca zapięta? Patrz, jakie piękne. Madzia jest super. Właśnie, pokaż Michałowi, bo... Tą malutką mniejszą uratowaliśmy. A no właśnie, tylko ona malutko, no właśnie. Ona przeżyła, jest już lekarze skreślili, nie? Joko, malutko. No, ale funkcjonuje w 100% jako fizycznie, nie? To co tutaj masz, i tak już parę poszło, to jest tylko na przekąskę. Każdemu po kotlecie czy coś tam, wiesz co, dzień po steku. Taki snack rzucić. No. Ale pięknie tu jest, co? Chłopie, ja kocham bierze, ja kocham bieski. By się tu odnalazł. Ja bym, człowieku, ja bym miał tu kaosa, bombosa. Hop, raz. Już, hop. Mieliśmy do lasu iść, nie ma czasu, ale to no, jeszcze przyjedzie. Jeszcze na pewno. No, przyjedziesz jeszcze, nie? Dokładnie, jeszcze będzie czas, siadamy. Dobra, trzymajcie się, dziękujemy wam bardzo. Byliśmy w hodowli American Bully, Moniki, Dark, no, po prostu tam widziałeś. Ile tam było? 30 piesków, nie? No sztos. Ja gdybym ode mnie to zależało, to na pewno chciałbym jednego szczeniaka, jeszcze tego Merla. No, ale mówię, no zobaczymy, na razie. Wracamy do domku, odpoczynek, jutro rano do kościółka, a od poniedziałku jazda do trzeciego. Także już się też nie mogę doczekać. Ten tydzień naprawdę był fajny, wymagający i wracamy. W sumie Kostuś jest tak pierwszą osobą, którą ja naprawdę, zresztą on mnie zna, to jest codziennie ze mną, więc widzi. Ja jestem może nie także nastawiony na ludzi jakoś tak, że nie. Ale mam coś takiego, że długo z kimś nie mogę wytrzymać, wiesz, a on naprawdę, zgraliśmy się tak idealnie we wszystkim, on ciężko trenuje tak jak ja, więc jesteśmy tak samo zmęczeni, wracamy do domu i każdy zjazd do spania, wstajemy rano, napędzamy się jeden drugiego i to jest bardzo fajne i uważam to na duży plus dla samego takiego ducha przygotowań, to właśnie to, co robi też Kostuś. Do tego gramy w szachy, pełna rywalizacja, w tenisa ziemnego, w tenisa stołowego, wszystkie dyscypliny sportowe. Kostuś, potwierdź. Potwierdzam. Kostka, zawsze posłucham. Dobrze mi się z Artkiem współpracuje, bo lubi wyzwania, lubi rywalizację i to jest takie piękne. Zaczynamy dzień od 7.30, wiemy co mamy robić. Jedziemy na salę, jesteśmy pół godziny, godzinę na sali, pijemy kawę. Zawsze wcześniej, nie? Zawsze wcześniej i to jest piękne. Po treningu jedzenie, odpoczynek i lecimy na drugi trening. Ile trwa ta współpraca? Z trenerem Kostką? Tak jest. Od pierwszej walki. Od pierwszych walki. Przygotowań do KSW, do Radczenki. To bodajże przyjechałem 1 kwietnia. Dokładnie. Prima, please.
Tak. Nie, no tutaj jest od razu Kostuś, ja odkurzam, Kostuś zmiata, czy tam odwrotnie, czy ten, no nie, no tutaj... Tak, jest wszystko tak poukładane, że każdy wie, co ma robić. Wstajemy rano, jeden idzie, ja idę do słoików, a on robi idzie... słoiki, ja odkurzam już przy siedzisku dla piesków. Ogarnia, pakujemy się, szykujemy kawa i co, pakujemy się w samochód i do roboty. Tak, tak, jemy siadanko, kawka i lecimy na trening. Główka już swoje w mistrzostwo świata zdobył w boksie. Dwukrotne czy trzykrotne, już nawet nie pamiętam. I ja bym tego tak nie klasyfikował, być albo nie być. Słuchaj, wchodzi, jestem przekonany, że da z siebie wszystko, zrobi to może. To jest naprawdę wojownik. Ja z nim jedną awanturę razem, jak byliśmy młodzi, przeżyliśmy awanturę na zasadzie, że we dwójkę biliśmy się na innych osób. Nigdy na dwóch zawsze kogoś było więcej. Ja wiem, co on potrafi. Dlatego ja jestem spokojny, Główka ciężko trenuje. Do tego mieliśmy ostatnio chyba bodajże, ile to Kostuś było rund? Z 12, jak 12, nie 14. 14 rund sparingowych. I on kondycję, wszystko ma, jakby ten nie zapomniał niczego. Także jestem bardzo spokojny o formę Główki na galę, tylko żeby jakichś kontuzji przypadkowych nie było, bo to wiadomo, to jest najgorsze. Przez to, że też między innymi Arbi trenuje Mariusza, ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym ja trenował WCA i on tak samo, chociaż nie, z innym trenerem, ale ogólnie już miałem taki pomysł, ponieważ z Anzorem, Anzor jest moim super kolegą, bardzo go lubię jako kumpla człowieka, mam mega wiedzę na temat zapasów i to wszystko, ale nie ma tej charyzmy, co na przykład ja chciałem, a to jest bardzo ważne, że jak trener powie jedno słowo, ty nagle, tak jak ja zawsze to porównuję do tego, jak jesteś pijany, nagle trener powinien mieć to coś, że nagle coś powie, a ty nagle cześć wiejesz. Rozumiesz? I tak jak na przykład mam z trenerem Jarosławem Rogalą, ma to coś i cieszę się z tego bardzo. Do tego Mierson, Garciu, którzy byli już od jiu-jitsu. No i tylko head coach się zmienił i klub AZS AWF. Z punktów da się rozumiem bez słów, nie? Teraz był z nami na obozie, kiedy szliśmy na trening, to wiedział, że idziemy na trening, nie negocjował, spał sobie, wracał, trzeba było z nim wyjść. Mówię ci, to jest tak, Kostuś to widzi, mamy taką relację, więź, relację, że to ciężko opisać, ktoś sobie pomyśli, co ten Szpilka gada za głupoty, to jest tylko pies. Nie, to jest tylko pies, to jest naprawdę moje dzieciak, nie? Nie mam dziecka jeszcze takiego małego Arciego, ale ich traktuję jak dzieciaki. Cycuś jest inny, z Cycem nie mam takiej więzi, to jest zupełnie coś innego. Cycusia kocham jak dziecko autystyczne, bo on czasami się tak zachowuje, patrzy w godzinę w lustro. To jest bull terrier, ale też go bardzo kocham, tylko to jest inna miłość, bo z Pumbą to my bez słów się rozumiemy. Ja naprawdę Pumbie pokażę tylko oczkami coś i on już wie, o co chodzi, nie? Jest kotem. Dojechaliśmy, ale złapał nas deszcz. Także zmęczeni, ale jesteśmy w domu. Do zobaczenia 3 czerwca. Mariusz.